Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym online. Tak jak wspominałem o tym 2 tygodnie temu, będę chciał dzisiaj kontynuować temat pod tytułem skrytość. Zacząłem o tym mówić 2 tygodnie temu, ale nie udało mi się tego tematu omówić w jednym wykładzie, bo jest dość rozległy. Więc co to jest skrytość? Chcę przypomnieć. Jest to zaleta serca i umysłu, dzięki której ukrywamy to, co ujawnione okazałoby się szkodliwe, a ujawniamy tylko to, co ujawnione sprzyja pomyślnej realizacji celów. Czy jest to taka właśnie umiejętność, gdy nasza skrytość jest właściwie rozwinięta, to wtedy wiemy, co w danej sytuacji należy powiedzieć, a co lepiej przemilczeć. Na tym właśnie polega skrytość. Na umiejętności korzystania z posiadanych informacji, bo nie zawsze wszystko jest dobrze mówić, co się wie. Czasami lepiej byłoby pewne rzeczy przemilczeć, a zwrócić uwagę tylko na pewne inne rzeczy. Skrytość jest cechą, którą praktykuje nasz wielki Stwórca Bóg. Wspominałem 2 tygodnie temu o tym, że przez cały wiek żydowski trzymał w tajemnicy to, że Chrystus nie jest jednostką, ale tworem zbiorowym, bo jest Chrystus, głowa i jego kościół stanowiący jego ciało. Tajemnicą też dla Żydów było to, że najpierw pojawi się, przyjdzie, by cierpieć i umrzeć, a dopiero później w swoim wtórnym przyjściu przyjdzie po to, by objąć panowanie. Jak dobrze wiemy, Żydzi, w tym prawdziwi Izraelici, spodziewali się, że nasz Pan już podczas swojego pierwszego przyjścia obejmie panowanie na ziemi. Więc Bóg ukrył to przed swoim typicznym ludem. Bóg ukrywa przed swoim ludem zarysy czasowe swojego planu, aż nadejdzie słuszny moment na ich objawienie. Znamy słowa naszego Pana powiedziane do uczniów, których ciekawiło, kiedy to Królestwo Boże rozpocznie się na ziemi. To im powiedział, że nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czy w innym miejscu nasz Pan powiedział, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Czy też ja w innym jeszcze miejscu powiedział do swoich uczniów, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Nasz Pan tutaj odpowiednio praktykował skrytość. Wiedział, że pewne informacje będą zbyt trudne do przyjęcia przez uczniów, że będą zniechęcające, więc nie mówił im o tym, że do ustanowienia Królestwa Jego, którego przyjścia są długie stulecia, że jest prawie 2000 lat do czasu Jego, którego przyjścia. Oni i inni wierzący w pierwszym wieku, jak znamy z zapisków Nowego Testamentu, spodziewali się powrotu naszego Pana i ustanowienia Jego Królestwa już za swojego życia, bowiem nie zostało im powiedziane, że to jeszcze tak wiele czasu minie, przynajmniej do pewnego momentu, bowiem później apostoł Paweł w swoich listach wspomina o tym, że ów człowiek niegodziwości musi się najpierw objawić i że muszą jeszcze pewne wydarzenia zajść. Tak samo, gdybyśmy zeszli na poziom indywidualny, wspominałem o tym 2 tygodnie temu, to w naszej opatrznościowej opiece sprawowanej nad nami Bóg także ukrywa pewne informacje i nie informuje nas na początku o wszystkim. Nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądała droga naszego życia. Pewne rzeczy objawiają się nam stopniowo, w miarę jak posuwamy się do przodu. Jesteśmy jak podróżni, którzy widzą drogę tylko do najbliższego zakrętu, a dalsza część drogi odsłania się nam dopiero jak ten zakręt pokonamy, a najczęściej widzimy krótką, tylko prostą i kolejny zakręt, za którym nie wiemy, co już nas czeka. To gwoli przypomnienia myśli z poprzedniego wykładu. A w tej chwili kontynuacja, czyli te rzeczy, o których nie mówiłem. Biblia zaleca właściwe używanie skrytości.
Już zakon mówi w 3 Mojżeszowej 19:17: Nie będziesz chodził jako obmówca między ludem twoim. Tak brzmi ten werset w przekładzie Biblii Gdańskiej. W przekładzie Biblii Warszawskiej jest to werset o jeden wcześniej, czyli nie 3 Mojżeszowa 19:17, ale jest to 3 Mojżeszowa 19:16 i brzmi: Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. Już Stary Testament zakazuje plotkarstwa. Możemy o tym przeczytać w Przypowieściach Salomonowych, rozdział 18. Przypowieści Salomonowe, rozdział 18, werset 8 mówi: Słowa plotkarza są jak rany i przenikają do głębi wnętrzności. Czy też jak później pójdziemy w Przypowieściach do 26 rozdziału, wersety od 20 do 22. Gdy nie ma drew, ogień gaśnie, tak jak gdy nie ma plotkarza, ustępuje spór. Jak węgiel dla żaru i drwa do ognia, tak kutliwy człowiek do wzniecania sporu. Słowa plotkarzy są jak rany, przenikają do głębi wnętrzności. Stary Testament zaleca także, by zachowywać w tajemnicy sekrety, jakie zostały nam powierzone. I tak w Przypowieściach 11 rozdziale, w wersecie 13, możemy przeczytać takie słowa. Plotkarz wyjawia tajemnicę, ale człowiek wiernego serca ukrywa powierzoną sprawę. Czy też 20:19, który brzmi: Plotkarz zdradza tajemnicę, dlatego nie zadawaj się z tym, który pochlebia wargami. Czyli interpretując te wersety, możemy powiedzieć, że już Stary Testament nakazuje odpowiednie używanie skrytości. Jeżeli coś zostało ci powierzone przez kogoś innego jako tajemnica, to powinieneś zachować to jako tajemnicę, a nie ujawniać te informacje, które posiadasz, które w zaufaniu zostały ci przekazane. Podobnie w Nowym Testamencie apostoł Paweł krytykuje brak skrytości przejawiający się w chodzeniu od jednego i drugiego i roznoszeniu plotek, mówieniu tego, co nie wypada. Na przykład 1 Tymoteusza 5:13, zobaczmy. I tak 1 Tymoteusza 5:13 mówi nam: Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu, i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. To o wdowach, które nieodpowiednio się zachowują, chodząc po domach i roznosząc plotki, co nie służy niczemu dobremu, bo tak jak mówiły wersety z przypowieści, takie roznożenie nowinek, plotek służy wzniecaniu sporów i obmowie i prowadzi do problemów, konfliktów między braćmi, czy ogólnie między ludźmi. Sam apostoł Paweł jest wspaniałym przykładem umiejętnego stosowania skrytości, czyli ukrywania tego, co byłoby szkodliwe, oraz ujawniania tego, co pożyteczne. Apostoł sam nie mówił słabym i radził innym, by też nie mówili słabym o tym, co mogłoby być dla nich powodem do upadku bądź zgorszenia. Zobaczmy do Rzymian 14 rozdziału. Rzymian 14 rozdział, werset 1 i 13. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. I werset 13. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. I werset ten pierwszy przeczytam jeszcze raz. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać wokół spornych kwestii. Czyli jak widzimy, że ktoś jest słaby w wierze, to nie należy na siłę dążyć do tego, by przedstawiać mu informacje, czy też wymagać od niego zrozumienia pewnych kwestii, które go przerastają. Jak jest słaby
i Bóg doprowadził go tylko do tego punktu, w którym zajmuje się obecnie, to pewne rzeczy są dla niego za trudne i należałoby dać mu czas, poczekać, aż duchowo podrośnie, aż dojrzeje i dopiero wtedy rozmawiać z nimi, przekazywać pewne bardziej skomplikowane sprawy. Wtedy należy zastosować się do słów naszego Pana. Mam ci wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Tak samo ten słaby. Można by mu wiele powiedzieć, ale jest to za trudne. Niemożliwe do zniesienia przez niego, więc lepiej mu tego nie mówić, żeby się go nie zgorszyć, żeby nie doprowadzić go do upadku. Apostoł Paweł bez naruszania dobrych zasad, bo tutaj trzeba tą kwestię podkreślić, zasady sprawiedliwości zawsze mają najważniejszą wagę, są najważniejsze i wszystko, co robimy, musi być zgodne z zasadami sprawiedliwości, ale w tych ramach, w tych granicach, na jakie pozwalają zasady sprawiedliwości, apostoł Paweł dopasowywał się do różnych możliwości zrozumienia, do różnych osobliwości, czyli różnych szczególnych cech komuś wrodzonych, do wszelkiego rodzaju ludzi i ludów, po to, by mógł udzielić im błogosławieństw Ewangelii. Jak zobaczymy do 1 Koryntian, 9 rozdział, wersety od 19 do 23, to mamy tutaj opis perfekcyjnego korzystania z odpowiedniej skrytości. Bo apostoł Paweł w tych wersetach, jeszcze raz podaję namiar, 1 do Koryntian, 9 rozdział, wersety od 19 do 23, mówi tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. To apostoł Paweł przedstawia właśnie, jak bardzo dopasowywał to, co mówił, jak się zachowywał do możliwości zrozumienia różnych ludzi. Czyli gdy miał kontakt z Żydami, to jego pierwszą rzeczą nie było pokazać to im tego, że on nie przestrzega zasad zakonu, bo by od razu ich tym mógł zrazić. Tak samo dla różnych ludów, do których chodził ze słowem Ewangelii, to będąc tam, starał się dopasowywać swoje zachowanie tak, by ich nie razić, by umiejętnie móc przekazać słowa Ewangelii bez tutaj wywoływania jakiejś emocjonalnej blokady u tych, którym te słowa Ewangelii starał się przekazać. Tak mówi w tym opisie. A jak to w praktyce wyglądało, to mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 17, wersety 22 i 23, gdzie apostoł Paweł pięknie tą swoją postawę pokazał w praktyce, swoim zachowaniem, swoim wystąpieniem na Areopagu w Atenach, gdzie mamy taki zapis w Dziejach Apostolskich 17, 22, 23. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Piękne użycie odpowiedniej skrytości.
Nie zaczął swojego wystąpienia od potępienia ich za bałwochwalstwo, za to, że oddają część bożkom ludzkim ręką zrobionym, tylko wykorzystał tą swoją wiedzę po to, żeby ich tutaj nawet pochwalić i tym otworzyć ich serca na słuchanie Ewangelii o prawdziwym Bogu. Innym dobrym przykładem tego, jak apostoł Paweł potrafił umiejętnie posługiwać się posiadaną wiedzą, czyli jak potrafił praktykować odpowiednio skrytość, jest to, jak w swojej samoobronie umiejętnie rozegrał faryzeuszy przeciwko sadyceuszom. Mamy to pisane w Dziejach Apostolskich, 23 rozdziale, wersety od 6 do 10. Gdy apostoł Paweł był sądzony, to mamy zapis takiego wydarzenia. Rozdział 23, wersety od 6 do 10. Paweł stoi przed zgromadzeniem i mówi tak. A Paweł, poznawszy, że jedna część składa się z sadyceuszy, a druga z faryzeuszy, zawołał do rady. Mężowie bracia, jestem faryzeuszem, synem faryzeusza. Sądzą mnie dziś z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami a sadyceuszami i doszło do rozdwojenia wśród gromady zebranych. Sadyceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. I wszczął się wielki krzyk, a uczeni w piśmie ze stronnictwa faryzeuszy zerwali się i zaczęli się spierać, mówiąc: niczego złego nie znajdujemy w tym człowieku. Jeśli mu coś powiedział duch albo anioł, to nie walczmy z Bogiem. Powyższe przykłady pokazują, że choć w Piśmie Świętym nie ma mowy o skrytości jako takiej i ta cecha charakteru w ogóle nie jest wzmiankowana w Biblii, to jednak Biblia uczy o skrytości i zachęca do jej praktykowania zarówno nakazami słownymi, jak i przykładami osób godnych naśladowania, które korzystały ze skrytości. Informacje, które skrytość ukrywa jako szkodliwe lub ujawnia jako korzystne, mogą dotyczyć nas samych lub naszych bliźnich. Jest rzeczą właściwą, byśmy ukrywali przed innymi informacje na nasz temat, które przyniosłyby nam szkodę w przypadku ich ujawnienia, tak długo, jak przez to nie naruszamy zasad sprawiedliwości. Mamy bowiem prawo do samoobrony i możemy chronić samych siebie oraz naszych bliźnich, by krzywda nie spotkała nas samych ani naszych bliźnich. Tak samo mamy prawo ujawniać informacje, dzięki którym uzyskamy jakąś korzyść dla nas samych, tak jak na przykład apostoł Paweł postąpił słusznie, ujawniając swoje rzymskie obywatelstwo, dzięki czemu uniknął biczowania i uzyskał lepsze traktowanie w więzieniu. Mamy to zapisane w Dziejach Apostolskich, 22 rozdział, wersety od 24 do 29. Nie będziemy w tej chwili odczytywać. Jednakże skrytość nie ma być używana tylko po to, by chronić nas przed szkodą oraz zapewniać nam korzyści. Ma również działać na korzyść innych. Dlatego też ma za zadanie ukrywać wszystko na temat naszego bliźniego, co gdyby zostało objawione, przyniosłoby mu szkodę, oraz informować o wszystkim, co byłoby dla korzyści naszego bliźniego. Wynika to ze złotej reguły. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Naturalna, wszczepiona człowiekowi przez Boga miłość do samego siebie sprawia, że chcemy stosować skrytość względem samego siebie, a prawo miłości obowiązkowej wymaga od nas, byśmy używali skrytości dla ochrony i pożytku naszego bliźniego. Dlatego też skrytość powinna być używana zarówno w interesie samego siebie oraz w interesie innych. Warto jeszcze raz podkreślić, że mamy praktykować właściwą skrytość, czyli skrytość używaną zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Nie należy ukrywać informacji, które powinny zostać ujawnione, nawet jeśli ich ujawnienie przyniesie nam szkodę. Na przykład, sprzedając uszkodzony produkt z ukrytą wadą,
powinniśmy o tym poinformować kupującego, pomimo tego, że doprowadzi to do obniżenia ceny tego produktu, no a przez to doprowadzi do strat finansowych po naszej stronie. Nie powinniśmy również ujawniać rzeczy przynoszących nam korzyść, jeśli sprawiedliwość wymaga tego, by pozostały utajone. Innymi słowy, nasza skrytość nie może naruszać sprawiedliwości. Nie może być niesprawiedliwa, bo kiedykolwiek staje się niesprawiedliwa, staje się grzeszna i prowadzi do grzechu. Jeśli wiemy o czymś, co nieujawnione przyniesie szkodę niewinnej osobie, powinniśmy ostrzec taką nieświadomą zagrożenia osobę bez względu na to, jakie korzyści sami moglibyśmy odnieść z ukrycia danych informacji. Powinniśmy ujawnić takie informacje, nawet jeśli wymagałoby to od nas mówienia źle o sobie samym lub o innej osobie. Jeśli wiemy, że na przykład złodziej planuje dokonać kradzieży u naszego bliźniego lub że fałszerz będzie próbował wcisnąć fałszywe banknoty niczego nieświadomej ofierze lub jeśli wiemy, że oszczerca usiłuje zniszczyć czyjąś reputację, jeśli nie jesteśmy w stanie odwieść złoczyńcy od jego złych zamiarów, to powinniśmy poinformować zamierzoną ofiarę o czyhającym niebezpieczeństwie po to, by chronić ją od krzywdy, bez względu na to, jakie niekorzyści przyniesie to złoczyńcom, a nawet bez względu na to, jakie niekorzyści może to przynieść nam samym. Tak samo nie powinniśmy ujawniać informacji, których ujawnienie byłoby z niekorzyścią dla niewinnej osoby, bez względu na to, jak wielkie korzyści my sami moglibyśmy uzyskać z ich ujawnienia. Dlatego też Judasz nie powinien był ujawniać miejsca pobytu naszego Pana, pomimo tego, że przyniosło mu to korzyść w postaci 30 srebrników. Tak samo inni zdrajcy nie powinni byli przekazywać wrogom informacji o swoich narodach, informacji, które naraziły narody na klęski, przegrane wojny i tym podobne nieszczęścia, pomimo tego, że ci zdrajcy odnieśli z tego wielkie korzyści. Prześladowani chrześcijanie, kierując się właściwie rozumianą skrytością, nie ujawniali miejsca pobytu swoich poszukiwanych braci, ani miejsc ukrycia Biblii czy też innej literatury, nawet pomimo tego, że ich samych narażało to na tortury, a nawet na utratę życia. Było to słusznym i właściwym praktykowaniem skrytości. Podobnie podczas II wojny światowej ci, którzy ukrywali Żydów przed zagładą, nie ujawniali miejsca ich pobytu. Gdy ich pytano, czy ukrywają Żydów, nie mówili prawdy, wypierali się tego, podawali nieprawdziwe informacje, a możemy powiedzieć, że po prostu kłamali, ale po to, by chronić życie niewinnych ludzi. Było to słusznym i właściwym praktykowaniem skrytości. Można by tutaj przytoczyć przykład Holenderki Corrie ten Boom i jej rodziny, która ukrywała kilkoro Żydów w swoim pomieszczeniu. Mieli tam, w swoim domu, gdzie mieli tajemne pomieszczenie, w którym ci Żydzi byli schowani i nie zdradziła informacji, gdy przyszli Niemcy wraz ze swoimi holenderskimi kolaborantami, bowiem doniesiono, że ukrywają Żydów i domagano się od niej, by podała miejsca ich ukrycia, nie zdradziła tego miejsca. Ani ona, ani jej siostra, ani ich ojciec tego miejsca nie zdradzili, pomimo tego, że ją bito, wtrącono do więzienia, a następnie uwięziono w obozie koncentracyjnym. To nie zdradziła tego, bowiem uważała za rzecz słuszną. I choć tutaj władze ówczesne domagały się od niej podania tych informacji i ujawnienie tych informacji przyniosłoby jej korzyści w postaci zachowania wolności osobistej i wolności od cierpień związanych z pobytem w więzieniu, czy jeszcze większych cierpień związanych z pobytem w obozie koncentracyjnym, to nie zdradziła tego, bo były to informacje, które wyższe zasady, tutaj zasada miłości do Boga i miłości do bliźniego szczególnie, się ujawniały, nakazywały zachowanie tych informacji w tajemnicy. Więc możemy ogólnie powiedzieć, że mówienie prawdy jest rzeczą
dobrą, czyli to, co nazywamy szczerością, jest rzeczą dobrą, ale nie jest to naczelna zasada charakteru. Jest to drugorzędna cecha charakteru, czyli cecha charakteru, która podlega kontroli zasad wyższych, pierwszorzędnych, tych, które apostoł Piotr podaje w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7. Ale są ludzie, którym zupełnie brak skrytości. Takowi żadnych informacji nie ukrywają i ujawniają wszystko, co wiedzą. Plotkarze, których język papla bez końca. Ludzi, którzy mają długi język i nie potrafią trzymać języka za zębami. I ludzie, którym język lata jak łopata, którzy swoje serce niosą jak gdyby na dłoni i wszystko pokazują, co myślą i co czują. Takowych aż pali w środku, by informować każdego, kogo się tylko da, o wszelkich nowinkach i ploteczkach z całej okolicy, a najchętniej wyrażają krytyczne, niepochlebne osądy o innych, dopuszczając się obmowy. Na różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich takie osoby mają wielkie pole do popisu. Gdy się ludzie spotykają, obmowa częstokroć zajmuje poczesne miejsce w ich rozmowach. Obficie rozlewa się na takich spotkaniach. Kiedyś pewien arystokrata holenderski, który jak to często arystokraci i inni bogacie ludzie, był bywalcem na przyjęciach oraz innych imprezach towarzyskich, to ten właśnie holenderski arystokrata włożył kiedyś do kieszeni swojej kamizelki złotego guldena, czyli złotą monetę. Myśmy dzisiaj powiedzieli banknot o wysokim nominale, bo było to sporo warta moneta. I on włożył to do takiego właśnie złotą monetę do swojej kamizelki z zamiarem oddania ją na pomoc dla ubogich, jak tylko będzie na przyjęciu, na którym nie będą wypowiadane ubliżające czy też obelżywe uwagi na temat kogokolwiek. I tą monetę w swojej kamizelce musiał nosić przez 13 lat, zanim mógł ją przekazać na cele dobroczynne, bo dopiero po 13 latach znalazł się na takim przyjęciu, na którym nie były wypowiadane obelżywe słowa na temat kogokolwiek. Wracając do skrytości, możemy powiedzieć, że składa się z dwóch głównych elementów: z powściągliwości i po drugie z taktowności. Powściągliwość skrytości umożliwia jej nieujawnianie spraw, które należałoby zachować w tajemnicy. Dzięki niej nie ujawniamy naszych uczuć wobec czegoś, na przykład spojrzeniem, tonem głosu, wyrazem twarzy czy też ruchem ciała. Odpowiednio praktykowana skrytość wymaga stosowania powściągliwości, by wyrażać nasze uczucia tak, by nie zdradzały naszych myśli, i oczywiście jeśli rzeczą słuszną i sprawiedliwą jest zachowanie ich w tajemnicy. Również naszymi słowami możemy ujawnić sprawy, które powinny zostać utajone. Dzięki powściągliwości skrytości możemy okiełznać nasze języki tak, by nie zdradzały tego, czego inni nie powinni wiedzieć. Także ruchami ciała, skinięciem głowy lub nawet jej przychyleniem w jakąś stronę, czy też wzruszeniem ramion możemy ujawniać informacje, które należałoby zachować dla siebie. Tu skrytość również musi zadziałać, by ruchami ciała nie przekazywać informacji, która nie powinna zostać nikomu zakomunikowana. Drugą częścią skrytości jest taktowność, czyli cecha, która umożliwia nam takie kierowanie naszymi uczuciami, wyrazem twarzy, słowami i ruchami ciała, by nie okazać uczuć, wyrazu twarzy, słów i ruchów ciała nie mających zastosowania w danej sytuacji, oraz by okazać takie uczucia, wyrazy twarzy, słowa i ruchy ciała, które pomogą w osiągnięciu dobrych wyników. Dzięki temu nie będziemy jak słoń w składzie porcelany. Brak taktu sprawia, że człowiek bardziej szkodzi niż pomaga. Na przykład, chcąc głosić prawdę, Ewangelię innym, robi to tak, że tych innych zraża i zniechęca, nie mówiąc tego, co trzeba. Na przykład skupiając się na krytykowaniu i ośmieszaniu ich samych oraz ich poglądów, zamiast starać się ująć ich pięknem boskiej prawdy
i dać im czas potrzebny do tego, by sami zrozumieli błędność swoich dotychczasowych poglądów. Odnosząc się do wystąpienia apostoła Pawła w Atenach, Manna nas 20 sierpnia w swoim drugim komentarzu mówi tak. Mało jest rzeczy przynoszących w efekcie większe rezultaty sługom Bożym od taktu. Ktoś może być bardzo utalentowany, lecz jeśli nie posiada taktu, dobry wpływ przez niego wywierany jest słaby. Zazwyczaj jednak osoba taktowna, choć mało utalentowana, osiąga lepsze rezultaty niż ludzie bez taktu, lecz posiadający wielkie talenty. Paweł jest przykładem połączenia wielkiego taktu z wielkim talentem, dlatego osiągnął największe wyniki. Taktownie i z talentem postępował z Ateńczykami. Gdyby nie miał taktu, mając jedynie talent, nie osiągnąłby niczego oprócz natychmiastowego skazania go na śmierć przez zastosowanie ich prawa wymagającego śmierci w takich okolicznościach. Postąpimy dobrze, gdy podobnie jak on użyjemy naszych talentów, a jeszcze lepiej, gdy użyjemy naszego taktu. Najlepiej natomiast uczynimy, używając obu. W ten sposób osiągniemy najlepsze rezultaty. Więc odpowiednie praktykowanie skrytości oznacza bycie człowiekiem taktownym. Dlatego też skrytość bierze pod uwagę i działa zgodnie z tym, czego wymaga sytuacja, czas i miejsce, osoba, okoliczności, zasady, postawy, zwyczaje, ideały, cele itd. w danej sprawie i mądrze je wykorzystuje, by osiągnąć dobre rezultaty. Przez cały ten czas unikając takich uczuć, wyrazu twarzy, słów i ruchów ciała, które by przeszkadzały w osiągnięciu zamierzonego celu, a korzystając z takich uczuć, wyrazu twarzy, słów i ruchów ciała, jakie służyć będą realizacji celu. Powinna przy tym wystrzegać się wszelkiego oszukiwania, dwulicowości, zakłamania, obłudy i hipokryzji, by nie stać się winnym jezuityzmu w realizacji swoich celów. Jezuityzm to według słownika PWN zakłamany i przewrotny sposób postępowania przypisywany jezuitom. Tak w przeszłości zachowywali się jezuici. Przewrotni, pełni zakłamania, to nie do tego ma prowadzić skrytność, byśmy stali się przewrotnymi lub zakłamanymi. Tak nie wolno. Nie powinniśmy ulegać takim hasłom jak czyńmy zło, by osiągnąć dobro, czy cel uświęca środki. Bowiem Bóg nie dał nam skrytości, by była używana do zła, ale po to, by zapobiegać krzywdom i osiągać dobro. Taktowność skrytości jest dobrą rzeczą i ma być realizowana tak, jak Jezus nauczał w Mateusza 10:16, gdzie nasz Pan mówi: oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Praktykujcie odpowiednią skrytość. Nie mówcie rzeczy niestosownych, mówcie to, co potrzeba. Będąc w nieprzyjaznym otoczeniu, stosujcie umiejętnie części składowe skrytości w postaci powściągliwości, czyli uważajcie, jak się zachowujecie i co mówicie. Powstrzymajcie się od mówienia tego, co mogłoby zaszkodzić sprawie lub narazić was na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Oraz stosujcie skrytość w postaci taktowności. Czyli zachowujcie się tak i mówcie takie rzeczy, które przysłużą się sprawie i nie wystawią was na zbyteczny szwank. Stosujcie się do nauki Pana z Mateusza 7:6. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Tak zachował się apostoł Paweł na Areopagu. Użył skrytości, ukrył w postaci powściągliwości, czyli nie powiedział im o pewnych rzeczach Ateńczykom, a to, co miał do powiedzenia, sformułował w taki sposób, by nie narazić się na niebezpieczeństwo, które mu by groziło, gdyby tutaj wystąpił przeciwko bożkom pogańskim, którym cześć Ateńczycy oddawali. W taki sposób właśnie apostoł postępował, odpowiednio praktykując
tutaj skrytość. By tak postępować, potrzebna jest mądrość, by wiedzieć, jak się zachować, a zwłaszcza, by wiedzieć, co powiedzieć. Mądrość, o której apostoł Jakub mówi w swoim liście Jakuba 3,17. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I właściwie praktykowana skrytość prowadzi do rozwinięcia drugorzędnej łaski charakteru, zwanej szczerością, czyli umiejętności serdecznego i stosownego wyrażania myśli i pobudek, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach. Powtórzę jeszcze raz definicję szczerości. Serdeczne i stosowne wyrażanie myśli i pobudek, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach. Czyli wbrew potocznemu zrozumieniu słowa szczerość, widzimy, że tutaj szczerość oznacza umiejętność wyrażania myśli i pobudek, czy też myśli i uczuć, moglibyśmy powiedzieć, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach. Czyli nie absolutnie wszystkich myśli, jakie mamy w sobie i wszystkich uczuć, jakie żywimy, tylko takie, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach. Czyli w pewnych warunkach pewne rzeczy mogą nam się nie podobać, ale niekoniecznie musimy mówić o tym, czy też grymasem twarzy dawać do zrozumienia innym, że się nam nie podoba, bo może to być przeszkodą do osiągnięcia dobrych celów. Co z tego, że nam się na przykład pomieszczenie, do którego ktoś nas zaprosił, nie podoba? Naszym celem nie jest tutaj ocenianie, które pomieszczenie jest najpiękniejsze. Nie jesteśmy jurorami w konkursie piękności domów i wystrojów architektonicznych, tylko na przykład przyszliśmy po to, żeby głosić prawdę. Jeżeli zaczniemy od tego, że nam się to pomieszczenie nie podoba, co bo rzeczywiście może być brzydkie, no to chociaż powiemy prawdę, nie będzie to służyło realizacji celu, jakim było przedstawienie prawdy i na samym początku od razu naszych słuchaczy negatywnie do nas usposobi, co nie będzie dobrym praktykowaniem skrytości i nie będzie to też wyrazem posiadania szczerości, bo właśnie odpowiednio praktykowana skrytość, czyli przypomnę definicję, jest to zaleta serca i umysłu, dzięki której ukrywamy to, co ujawnione okazałoby się szkodliwe, a ujawniamy tylko to, co ujawnione sprzyja pomyślnej realizacji celów. Czyli umiejętnie stosowana skrytość daje nam szczerość w znaczeniu biblijnym, czyli umiejętność stosownego wyrażania myśli i pobudek, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach z uwzględnieniem sytuacji, miejsca, czasu i osób, do których mówimy. Taką cechę trzeba rozwijać, trzeba praktykować, uczyć się tutaj na swoich własnych błędach, widząc, że powiedzieliśmy kiedyś coś i okazało się, że to nie przyniosło dobrego efektu. Mogliśmy uważać, że będzie to zachęcające dla naszego rozmówcy, a mogło się okazać, że było zniechęcające. No to trzeba wyciągnąć lekcję z tego i być może nie tak trzeba mówić, może tej treści w ogóle nie przekazywać, albo nie przekazywać jej w taki sposób, w jakim to uczyniliśmy. Na tym polega życie chrześcijanina, by uczyć się z teorii, a także ze swoich błędów, oceniając i analizując swoje postępowanie, do czego Biblia nas zachęca. Tak więc ja zachęcam wszystkich słuchających tego wykładu do zastanowienia się nad skrytością, nad tym, jak ta skrytość jest praktykowana w ich życiu, by rozwijać ją sobie, by mogła ona coraz lepiej działać, byśmy przez to mogli się rozwijać i też wywierać korzystny, dobry wpływ na nasze otoczenie, na naszych bliźnich, bo
Właśnie temu służy odpowiednie używanie skrytości, bo przecież nie ukrywamy niczego i nie objawiamy niczego samym sobie, bo my to, co wiemy, to po prostu wiemy. Jest to cecha charakteru, która przejawia się tutaj w naszych kontaktach z innymi ludźmi, z tym, co im ujawniamy, a tym, czego im nie ujawniamy. Więc umiejętnie ujawniajmy, umiejętnie ukrywajmy, zawsze pamiętając o zasadach sprawiedliwości, byśmy nie stawali się obłudnikami, hipokrytami czy też kłamcami. Życzę odpowiedniego używania wszystkim tej zalety serca, coraz lepszego w miarę upływu czasu i w miarę rosnącego stopnia chrześcijańskiej dojrzałości i dziękuję za uwagę. Na tym dzisiejszy wykład się kończy. Zakończymy go modlitwą. Nasz łaskawy niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie, by podziękować Ci za Twoje dobre słowo, za wszystkie napomnienia i pouczenia, jakie dałeś w nim, za przykłady wiernych mężów z Twojego ludu, o których możemy czytać, którymi możemy się karmić, do których możemy się upodobniać, na których możemy się wzorować. Prosimy Cię tutaj w tym aspekcie skrytości, byśmy mogli praktykować odpowiednią szczerość, byśmy mogli wiedzieć, co powiedzieć, tak aby było to na Twoją chwałę, a dla zbudowania wszystkich wokół nas. Pomóż nam rozwijać tę cechę, a także wszystkie inne, które potrzebujemy do osiągnięcia życia wiecznego. Prosimy Cię o to, oddając Cię Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.